i ja będę chciał Was też coś nauczyć w związku z tym na podstawie tego tekstu. Chciałbym Was nauczyć pewnego sposobu odczytywania Pisma Świętego. Taki sposób alegoryczny. I do tego Ewangelie czują się absolutnie idealnie. I otwórzcie sobie, już teraz powiem, Ewangelię według świętego Łukasza. 18 rozdział. Dobra, macie już, tak? I tak, nie ukrywam, że jestem tradycjonalistą, ale to ma swoje swoje podstawy. Forma książkowa Pisma Świętego jest formą lepszą, aniżeli twój telefon komórkowy, tablet, komputer. Także, no, dlatego, bo korzystając z formy książkowej, mózg twój działa w taki sposób, że on zapamiętuje tekst i zapamiętuje wersety, uczysz się Biblii, wiesz, co gdzie jest zapisane. Twój telefon nie da ci tej możliwości. Po prostu po kilku latach posługiwania się twoim telefonem komórkowym, jak chcesz sobie czytać Biblię, nie będziesz znać Pisma Świętego i nie będziesz wiedzieć, gdzie co jest. Tego się nie da ogarnąć, niestety. Nie? A kartki, jak dotykasz, to jest fajna rzecz. Tak, macie tekst. Kazanie oczywiście ma tytuł, bo też jestem tradycjonalistą. Tytuł jest od bycia przy drodze do wejścia na drogę. Taki trudny tytuł. On ma swój sens. Ciekawy, czy wychwycicie. Czytamy w tekście tak. Ewangelia według świętego Łukasza, 18 rozdział, od 35 do 43 wersetu. Ja tylko wspomnę, że ten sam werset jest w Ewangelii Mateusza i Marka opisany. Każda z tych Ewangelii się różni w swojej opowieści. Dużo się różni, ponieważ Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza to są Ewangelie synoptyczne. One czasami opisują jedno i to samo wydarzenie z różnych perspektyw i tam ci synoptycy się troszeczkę jakby między sobą różnią. Będziemy spróbowali rozwiązać również i ten dzisiaj problem, ale to tak tylko liznąć szybciutko. Już jesteśmy w tekście, kochani. Czytamy tak. Jezus Chrystus, gdy zaś zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Kiedy usłyszał, że przechodzi tłum, zaczął rozpytywać, co się dzieje. Oznajmili mu więc, że przechodzi Jezus z Nazaretu. Wtedy zawołał: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ci, którzy szli na przodzie, upominali go, aby zamilkł. Zamilknij, siedź cicho już, daj spokój, nie zawracaj głowy mistrzowi. On jednak tym bardziej krzyczał: Synu Dawida, proszę, zmiłuj się nade mną. Jezus zaś stanął i polecił przyprowadzić go do siebie. A gdy zbliżył się tamten, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odpowiedział: Panie, abym odzyskał wzrok. Wtedy Jezus powiedział do niego: Dobra, odzyskaj. Twoja wiara cię ocaliła. I natychmiast odzyskał wzrok i szedł za nim, chwaląc Boga, a cały lud, gdy to zobaczył, oddał cześć Bogu. Panie Boże, dziękuję Ci na to dzisiejsze rozważanie. Ja proszę Ciebie, Boże, o Twoje słowo na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy czas. Boże, proszę Ciebie, abyś Ty dzisiaj otworzył i nasze oczy, bo jesteśmy ślepi, jak ten ślepy człowiek. A potrzebujemy, Panie, Twojego dotknięcia, aby dzisiaj zobaczyć ten tekst przez Ducha Świętego. Proszę Ciebie, dotknij się naszych oczu, abyśmy mogli dzisiaj w nowy sposób zacząć widzieć i zobaczyć ten tekst i go rozumieć. W imieniu Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. Amen. Proszę Ciebie, Panie. Kochani, przed nami taki tekst. Tak, i od razu już powiem, bo ja wspomniałem kilka rzeczy, nie wszyscy muszą to rozumieć, problem synoptyczny.
Są trzy Ewangelie synoptyczne, o których już wspomniałem, Mateusza, Marka, Łukasza. I problem synoptyczny polega na tym, że ci trzej synoptycy opisują czasami jedno i to samo wydarzenie w troszeczkę różny sposób. I my możemy jakby mieć z tym czasami problem. Ludzie często jak chcą mieć jakiegoś haka na Biblię albo na chrześcijan, to oni powołują się na tych synoptyków i na te jakby różnice, które są. No nie? I rzeczywiście są pewne teksty, które nam jakby no sprawiają pewne trudności, a mianowicie ten tekst tutaj dzisiaj przeczytany jest takim tekstem. On jest opisany, jak już wspomniałem, również u Mateusza, również u Marka, tak, ale w różnych okolicznościach. Możemy go sobie umiejscowić, nawet i czasowo. Ja akurat nie mam z tym problemu. Taka na przykład jedna z różnic to jest taka, że tutaj my czytamy, że kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, tak? Kiedy Jezus wchodził do Jerycha, to uzdrowił tutaj tego ślepego. Natomiast u Mateusza i u Marka jest, kiedy Jezus wychodził z Jerycha. Nie, jest różnica? No jest. Tak, no jest, kiedy wychodził, jest, tak. Dodatkowo tutaj w jednej Ewangelii jakby jest opisany jeden ślepy, kiedy Jezus wychodził z Jerycha i miał na imię Bartymeusz, nawet jest wspomniane jego imię, Bartymeusz, tak. I tak sobie go nazwijmy w dalszej części, tak. Natomiast w innej Ewangelii jest dwóch ślepych, a nie jeden, tylko dwóch. Nie? Kiedy Jezus wychodził z Jerycha, a może to był Bar i Tymeusz. Dobra, zostawmy te kwestie. Idziemy dalej, tak? Więc takie klasyczne opowiadanie, gdzie synoptycy mają różny punkt widzenia. Tak? I to jest sprawa dla teologów, to nie jest dla nas kwestia. Oni się tam jakby, oni te rzeczy badają, no, są naukowcami, więc mają co robić. Tak? I teraz wracając do tej historii, historia tego uzdrowionego, ja chcę powiedzieć, jak na nią patrzymy, przypomina nam dziesiątki innych uzdrowień, których dokonał Jezus. Tak? Czytamy, ktoś przychodzi do Jezusa i mówi, Panie, jestem ślepy, chciałbym widzieć, a inny chciałbym zacząć chodzić, inny chciałbym zacząć słyszeć, jeszcze inny chciałbym zacząć, nie wiem, pracować. Tak? Każdy z nas ma wiele potrzeb. Ty też masz wiele potrzeb. Ja myślę, każdy z nas może być takim człowiekiem, który dzisiaj przychodzi do Jezusa Chrystusa, żeby go poprosić o coś, tak? O zdrowie, o pracę, o pomoc. Dzisiaj wiemy, że Jezus Chrystus jest wśród nas, bo powiedział sam, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, ja jestem pośrodku nich. I gdy sobie to uświadamiamy, to wiesz co, to ja też chciałbym go złapać za kraj tej szaty. Przyjść do Jezusa Chrystusa i powiedzieć, Panie, widzisz, ile rzeczy mi potrzeba. Nie mam tego, nie mam tego i tego nie mam i tamtego. I Panie, proszę Ciebie, Ty mi to po prostu daj. No nie, tyle rzeczy mi potrzeba. Ale wiecie co, gdyby On mi to wszystko dał, to ja bym nie miał gdzie tego położyć. Po prostu, nie mam tyle miejsca. Więc takie trochę dziwne to by było, ale wracając do historii choroby tego człowieka, przypomina ona nam historię choroby, wydaje mi się, również i każdego współczesnego człowieka. Bo tak, popatrzcie, wiecie, chociaż historia jest stara i czas upływa, 2000 lat, no nie, to jednak tak, kolana bolą tak samo, jak bolały 2000 lat temu ludzi, tak i dzisiaj. Jak ktoś był ślepy 2000 lat temu, jest tak ślepy również dzisiaj, w czasach współczesnych. Gdy jest ślepy i nie widzi, no to nie widzi, tak jak nie widział 2000 lat temu i tyle. Nic się nie zmieniło. Medycyna nie potrafi tutaj nic poradzić. Jak się rodzi ślepy od urodzenia, po prostu nic, tak? Człowiek, jaki był 2000 lat temu, taki sam jest i dzisiaj. Może zmieniają się samochody, tak? Może zmieniają się telefony komórkowe, albo komputery się zmieniają, ale człowiek jest taki sam.
Jak ma chore kolana, no to ma chore kolana. Cierpienie jest takim samym cierpieniem, a ślepota czy sparaliżowanie jest zawsze taką samą ślepotą i sparaliżowaniem. Na to musimy zwrócić uwagę. Dlatego należy się wsłuchać w głos Ewangelii, co ona mówi o człowieku, słuchajcie, o człowieku, który się zmienia. Albo nie zmienia. Co ona mówi o tobie i o ludziach ciągle potrzebujących. Tak jak ludzie przychodzili do Jezusa tam i wtedy, Panie, potrzebuję to, potrzebuję tamto i siamto, tak samo i dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Tak? Ale co Biblia mówi też i o Bogu? Ja myślę o Bogu przede wszystkim, bo Biblia przede wszystkim mówi o Bogu, który przemawia przez Jezusa, a Jezus Chrystus jest odpowiedzią Boga. Jest chlebem dla głodnych, jest oczami dla niewidomego, uszami dla niesłyszącego, dla słabego jest mocą. On jest wszelką pomocą, ten Jezus Chrystus. I Ewangelie pokazują nam człowieka potrzebującego z jednej strony i Boga, który przychodzi w odsieczy, pomocą, ratunkiem dla każdego człowieka, który się do Niego zwraca z tą prośbą. Tak? I teraz słuchajcie, kochani, jesteśmy już w tekście. Zobaczcie w tekst, tak? Bo dzisiaj ten tekst będzie nam potrzebny, żebyśmy sobie mogli przeanalizować. Tak? Pytanie, słuchajcie, gdzie siedział Bartymeusz? Tak żeśmy sobie go nazwali. Siedział przy drodze, tak? Przy drodze. On nie siedział na drodze, ale przy drodze, obok drogi. Czym jest symbolem droga? Mówiliśmy sobie tydzień temu i dwa tygodnie temu. Droga. Droga jest wyobrażeniem życia, które płynie. Życie płynie, tak jak ta droga. Droga to życie, a myśmy sobie powiedzieli, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem wiecznym, prawda? Jezus Chrystus, On mówi o sobie tak, ja jestem drogą, ja jestem życiem, mówi o sobie. Ta droga, którą jest Jezus Chrystus, to jest droga do życia. On jest żywym strumieniem życia. Tak? Droga to życie. I kiedyś, jak nie wiem, czy pamiętacie, Stachura napisał takie bardzo ciekawe zdanie. On napisał tak, ja sobie to odnotowałem, że on czuje się jak człowiek na moście, który przygląda się płynącej rzece. I on mówi, ten Stachura, ta rzeka to życie, które płynie, umyka, a on jest tylko widzem. Czy ty masz takie wrażenie, że czasami życie ci ucieka? Płynie gdzieś obok, siedzisz przy drodze. Droga jedzie, a ty się tylko jej przyglądasz? Jesteś obok. Takie wrażenie miał prawdopodobnie Bartymeusz. On siedział przy drodze. Widział tych wszystkich? Nie widział, bo był ślepy, tak? On słyszał, miał takie, patrzył na życie w tym sensie, któremu ucieka, ale on był ślepy, więc on bardziej nie widzi, słyszy tylko, że życie płynie. On słyszy, że życie płynie gdzieś obok i wiecie co, my możemy doświadczać tego samego. Chcę powiedzieć, ty możesz być takim Bartymeuszem. Na pewno byłeś kiedyś, bo ta ślepota, słuchaj, to może być ślepotą duchową. Rozumiecie? Tutaj ja chcę powiedzieć wam o pewnym takim alegorycznym odczytywaniu Pisma Świętego, niedosłownym. Tak? Są różne rodzaje ślepoty. Święty Augustyn powiedział kiedyś takie piękne zdanie, boję się, że Jezus przejdzie obok, a ja Go nie zauważę. Będę ślepy jak ten kret. Albo jeszcze tragiczniej, boję się, że Jezus przejdzie obok i On mnie nie zauważy. Ale nie dlatego, żeby Jezus był ślepy. To jest największa porażka, wiecie, jaką w życiu można odnieść, kiedy Jezus przeszedłby obok, a ja w ogóle nawet nie wiem, że On przeszedł obok, ominąłem Go i nawet Go nie zauważyłem
Ale czy może się to komuś przytrafić? Każdemu może się przytrafić, tak? Okej. Okay. Na przykład, no, byłem wierzący, szedłem za Jezusem, ale wiecie, ułuda bogactwa mnie oślepiła, żądza, nie wiem, uprawy swojego ogródka, czegokolwiek i przestałem widzieć. Oślepłem, no nie? I teraz już nie widzę. Nie chcę, nie mam tego pragnienia, tak? Ale to nie jest jeszcze tragiczne, wiecie? Jest coś bardziej tragicznego, powie Augustyn. Najtragiczniejszą porażką byłoby, gdyby Jezus przechodził obok, wiesz, i On mnie nie zauważył. A jest to możliwe? No właśnie, oczywiście, że jest możliwe, żeby powiedzieć o nas kiedyś: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie precz. Pamiętasz to? Tak? Byli tacy, którzy jadali z Jezusem, siedzieli z Nim u stołu, a On nawet ich nie zauważył. I mówią Mu, i próbują Mu przypominać: no Panie, no przecież jak? Jadaliśmy z Tobą, siedzieliśmy z Tobą u stołu, a co Jezus im powie? Nie, ja nie znam was. Nigdy was nie widziałem. Idźcie ode mnie precz. Wy, którzy czynicie nieprawość, jest to możliwe? W związku z tym, no jest możliwe, brawo. Gosia, no twoja intuicja ci dobrze mówi. Oczywiście, że tak. Wracając do naszej historii, dzisiejsza nasza historia o Bartymeuszu pokazuje nam pewną taką symboliczną rzecz. Spróbujmy odnaleźć w tej historii siebie. Bo wiesz, bo to jest historia o tobie. To nie jest historia o tamtym człowieku, gdzieś tam sobie żył jakiś człowiek 2000 lat temu. Co mnie obchodzi człowiek, który żył 2000 lat temu? Tak? Ja jestem zainteresowany sobą dzisiaj i tobą dzisiaj, teraz, tu. Tak? Człowiek, który siedzi tutaj dzisiaj przy stole razem z Jezusem Chrystusem. Tak? To jest historia o człowieku, chcę powiedzieć, który tak, słyszał o Jezusie, słyszałeś o Jezusie już, tak? Dobra. Już coś tam wiedział, który wiąże z tym Jezusem pewną nadzieję, bo on mówi sobie, 36 werset, tak? Ten Bartymeusz siedział sobie przy drodze i żebrał i kiedy usłyszał, że Jezus przechodzi, że przechodzi tłum jakiś, zaczął rozpytywać, co się dzieje, co się dzieje, co to. I ci mu powiedzieli, Jezus idzie, Jezus nadchodzi. On musiał o tym Jezusie już wcześniej słyszeć. Rozbudziła się w nim nadzieja. O, Jezus, to ten Jezus! I zaczął wołać, no nie, Jezusie, Synu Dawida, proszę Ciebie, uratuj mnie, tak? Uzdrów mnie, o tym później. Ale też chcę powiedzieć, też widzimy jedną rzecz, że Bartymeusz, wiesz, był człowiekiem przedsiębiorczym. Troszeczkę o tym Bartymeuszu, tak? Troszeczkę może o tobie. Bartymeusz był człowiekiem przedsiębiorczym, bo tak, popatrzcie, on wiedział, że jak akurat usiądzie przy tej drodze, a nie przy tamtej, czyli przy tej drodze, gdzie ludzie idą do Jerozolimy. Tak? Dlatego jak Jezus wchodził do Jerozolimy, idąc do Jerozolimy, jak przy tej drodze usiądzie, tak, gdzie ludzie idą na pielgrzymkę do Jerozolimy, to mu coś tam zawsze wpadnie. On kalkulował, był przedsiębiorcy, był mądry. To jest tak troszeczkę jak z ludźmi, którzy, wiecie, nie wiem, idą do kościoła, tak? Ludzie idą do kościoła, żeby coś tam wrzucić. Mają zawsze kieszeń i coś tam w kieszeni, jak idą do kościoła. Bo jak już wracają, to już nie mają nic, bo już tam się pozbyli tego wszystkiego, tak? Ale też idą do kościoła, żeby coś tam sobie zaskarbić, żeby coś tam u Pana Boga wyprosić. Znam takich ludzi, żeby coś sobie tam u Pana Boga kupić. Tak? Wrzucę jakiegoś tam pieniążka, jakiemuś człowiekowi pomogę. Taka, wiecie, taka przedsiębiorczość ludzka. No nie, kupić sobie zbawienie, nie wiem, jakiś odpust, cokolwiek, tak? I ten Bartymeusz, on nie był głupi. On wiedział, po której stronie usiąść. Bo wiecie, bo jakby usiadł po tamtej, gdzie ludzie już wracają z pielgrzymki, z tego kościoła, to oni już, wiecie, myślą o swoich własnych interesach, oni już zaliczyli kościół, oni mają, już myślą o niebieskich migdałach i oni już mają kieszenie zaszyte.
to już nie, już nie ma interesu, tak? Ale w tamtą stronę, no to idą do Boga, muszą się jakoś pokazać, to sobie, wiecie, na chwileczkę odszyją tą kieszeń, a tam, wiecie, siedzi jakiś żebrak, no to mu pomogę, tak? To mu dam, Panie Boże, widzisz, jak ja mu to dałem normalnie, tego pieniążka, tak? To ty teraz na mnie też tak łaskawie popatrz, może zechcesz mi to oddać w jakiś sposób. Przypomina ci coś tutaj gdzieś? No ja się dzisiaj popatrzyłem w lusterko. To zobaczyłem siebie. A więc Bartymeusz jest człowiekiem zaradnym i przedsiębiorczym, ale ślepy, nie widzi. Nie widzi, ma problem, potrzebuje widzieć, tak? I popatrzcie, siedzi ten ślepy żebrak, my tutaj czytamy, i żebrze, przychodzi jakiś tłum i popatrzcie, przeraża mnie reakcja ludzi, popatrz na tekst, bo tak, co zauważasz? Przecież to są ludzie, którzy idą za Jezusem, tak? Okej, a skoro oni idą za Jezusem, to kogo oni reprezentują? Mnie, ciebie, ludzi, którzy też idą za Jezusem. Idziesz za Jezusem? Tak? To tamten tłum też szedł za Jezusem. Oni reprezentują ciebie, chcę powiedzieć, tak? I jak oni się zachowują? Mi jest wstyd, szczerze mówiąc. Słuchajcie, no ja was chcę nauczyć pewnego sposobu odczytywania Pisma Świętego. No nie? Tamci ludzie idą za Jezusem i możliwe, że ja zamykam oczy i chcę tam zobaczyć siebie w tym tłumie, no nie? Idę za Jezusem, a tu jakiś człowiek zaczyna wołać. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, no nie? A ja idę za Jezusem i nagle, te chłopie, ty mi tu przeszkadzasz. Tak się drzesz tutaj, zamknij się, siedź cicho, no nie? Ty sobie, usiądź sobie przy tej drodze, sobie żebrzyj, tak? A jak ja się zachowuję? Zaczyna mi ten drugi człowiek przeszkadzać, no nie? Czy może się to przydarzyć komuś, kto idzie za Jezusem? No, ja widzę tutaj w tej historii, że tak. Tu idzie Jezus, ktoś z boku, ktoś z zewnątrz będzie wołał: Jezusie, Synu Dawida, proszę pomóż mi, zmiłuj się nade mną. A moja reakcja będzie jaka? Ty chłopie, siedź cicho, uspokój się, nie przeszkadzaj mi tym swoim darciem, tym swoim krzyciem. Nie zawracaj Panu Jezusowi głowy. On nie ma na ciebie czasu. Może być taka reakcja? Nie wiem. Wiecie, mamy tutaj taką piękne, nie wiem, mamy piękne nabożeństwo. Piękne studium biblijne, Krzysiu, w środę. Tak? Jakiś marsz dla Jezusa. No nie? I paradę. Albo coś z Jezusem. Tak? Idziemy z entuzjazmem. Defilujemy, machamy tymi flagami, krzyczymy Alleluja, Hosanna, Panie Jezu, Jezus jest Panem, tak? Z jednej strony entuzjazm, a z drugiej strony co robię? Idzie jakiś człowiek, który potrzebuje Jezusa, a ja reaguję jakimś rozdrażnieniem na człowieka, który jest w potrzebie i szuka ratunku. Mówię mu, siedź cicho, my mamy tutaj taką piękną atmosferę, taką duchową, tak cię pięknie tutaj modlimy, a ty nam tutaj po prostu, człowieku, przeszkadzasz. Nie przeszkadzaj nam, nie? Coś z tobą jest nie w porządku. Nie, wiecie, co chcę powiedzieć? Coś z nim jest nie w porządku, z tym Bartymeuszem, czy ze mną jest nie w porządku? Ze mną jest coś nie w porządku, tak? Z tym, czyli popatrzcie, mamy ludzi, którzy idą za Jezusem i coś jest z nimi nie w porządku. Coś jest takiego chorego. Za chwileczkę wam pokażę o dwóch cudach, które tam się wydarzyły. Bo wiecie, bo kiedy ja idę faktycznie za Jezusem, to jestem otwarty, powinienem być otwarty na drugiego człowieka. Chcę mu pomóc, jeśli mogę tylko. I jestem współczujący, tak? A jeśli czyjeś modlitwy, wołanie, problemy za chwileczkę mnie drażnią i mi przeszkadzają, to się, wiecie, robię jakiś taki rozdrażniony, jakiś zły i tu jeszcze ktoś do mnie przychodzi i coś ode mnie chce, a ja,
A ja chcę mieć piękne nabożeństwo, ja chcę mieć święty czas, święty spokój razem z Panem Bogiem, tak zamknąć oczy i tylko On i ja, takie piękne uwielbienie, tak? A tutaj ktoś do mnie przychodzi, do domu i mi przeszkadza. Nie? Nie, tak? Może tak wygląda moje chrześcijaństwo, że jestem człowiekiem ustawicznie rozdrażnionym, cały czas gniewnym, bo cały czas ludzie coś ode mnie chcą, a ja muszę im po prostu pomagać. Albo ja chcę mieć Jezusa wyłącznie dla siebie, być blisko Niego. Zająłem już przy Nim jakąś pozycję i nie chcę tutaj, aby ktoś jeszcze mi zawracał troszkę głowy albo ktoś się do Niego zbliżał, bo jestem zazdrosny o tego Pana Jezusa, że On jak jeszcze komuś innemu zacznie poświęcać swój czas, to tego czasu zabraknie Jemu dla mnie. Dlatego czuję się zagrożony, bo i dlatego nie chcę z nikim się dzielić tym Jezusem Chrystusem, bo za chwileczkę nie tylko, że On dla mnie nie będzie miał czasu, ale ja też sam dla siebie samego nie będę miał czasu. Tak? Taki Jezus Chrystus, wiecie, i oni sobie zrobili takiego bożka. Tak, idą za tym Panem Jezusem i sobie zrobili z Niego bożka. Bo to jest bożek. Tak, bożek. To jest pułapka, kochani. I pytanie, czy chrześcijanie mogą wpaść w taką pułapkę? W takie patrzenie się na chrześcijaństwo? Mogą. Wpadają bardzo często. A mówię teraz, żeby nas ostrzec, tak? Uczynienie z Jezusa takiego bożka, taki do swoich własnych potrzeb, do moich własnych dyspozycji, aby On zawsze był dla mnie i bym mógł Go zawsze wykorzystywać, aby On był zawsze obok mnie, robił dla mnie wszystko, co tylko ja bym sobie życzył. Taki święty Mikołaj, taki dżin, albo jeszcze ktoś inny. Tak? Fatalny obraz ludzi idących za Jezusem. Fatalny obraz wspólnoty. Inaczej Kościoła. Bo to jest obraz wspólnoty, która idzie za Jezusem. Może obraz takiej podobnej do naszej. Ja nie wiem, no nie? Jezus jest Bogiem, chcę powiedzieć. On nie jest twoim bożkiem. Jakimś chłopcem na posyłki, którego możesz sobie wykorzystywać i do różnych takich swoich celów, malowanym obrazkiem lub nie jest ulanym z metalu jakimś czymś. On jest Bogiem. To jest ważne. Pytanie, czy nam to grozi? Drogi kochany Kościele, grozi. Ja mam problem z ludźmi, których spotykam, wiesz, i oni rozbijają mój komfort, bo tu, wiesz, dzwonek się dzwoni, ja muszę nagle drzwi otworzyć, bo nagle kurier przyjeżdża. To kurier to mała bieda, no nie? Ale jak ktoś znienacka, bez zapowiedzi, tak przychodzą do mnie i coś chcą. To może być też pewien w kościele. Mamy problem, asertywność. Spotkaliście się z asertywnością? Popatrzcie, jakie to modne. Bądź asertywny w kościele, no nie? Bądź asertywny. Ty masz prawo być asertywny, masz prawo powiedzieć nie. Asertywność w kościele współczesnym. To jest to, o czym ja mówię. To jest ten problem, drodzy kochani przyjaciele. Asertywność. A Jezus robi normalnie zupełnie inaczej. Popatrzcie na Jezusa, tak? Tak, bo... wiecie co? No trudno się nie zatrzymać, jak jakiś ktoś woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Trudno go nie usłyszeć teraz, a już jak go... Ale popatrzcie, Jezus się zatrzymuje. Jezus się zatrzymał, ale dlaczego się zatrzymał? Bo go usłyszał. Bo ten wołał, tak? Bo go usłyszał. Wołaj, módl się, a On cię usłyszy. Wołaj do Jezusa, a On się zatrzyma. Popatrz, Jezus nie przeszedł mimochodem. Nie minął go. Ten do Niego wołał, a Jezus się zatrzymał.
nie powiedział mu: słuchaj, nie mam dla ciebie, człowieku, czasu, jadę do Jerozolimy, mam przecież bardzo ważną misję do zrobienia, muszę tam umrzeć, więc to jest, wiesz, to jest dla mnie problem. Nie, zatrzymał się. Jezus się zatrzymał. Ale też jak zareagował? Popatrzcie w tekst, jak zareagował. Aha. Przyszedł sam do niego? Nie przyszedł sam do niego, dobra, okej. Zawołał go: słuchaj, Bartymeusz, chodź tu do mnie. Jak czytacie? Nie, też nie, dobra, nie. Aha. Zamiast tego co Jezus? Jezus zwraca się do swoich naśladowców, do tych ludzi, którzy idą za Nim. Zwraca się do nich. Słuchajcie, przyprowadźcie go do mnie. Tak? Wiecie, ale to nie są dobrzy uczniowie. Bo wiecie, popatrzcie, nie tak dawno tego człowieka przeganiali. Nie tak dawno przeganiali dzieci, które przyszły do Pana Jezusa. I Pan Jezus je błogosławił, a oni... Pan Jezus musiał dopiero reagować. Słuchajcie, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. To są tacy uczniowie, którzy dzieciaki przeganiali, a teraz uciszali ślepego Bartymeusza, tak? I mówili mu: słuchaj, cicho, siedź, ucisz się, no nie? Do takich Jezus mówi: nie, chłopaki, wy czegoś nie rozumiecie. Przyprowadźcie go do mnie. Tak? I teraz normalnie pytanie, jak się oni biedni z tego wywiążą? To jest zadanie po prostu, które ich przerasta. Ja żartuję sobie teraz. Wywiążą się, wywiążą, tak? Skoro ze wszystkiego najbardziej oni po prostu kochają swój święty spokój, swoją pobożność, swoją religijność, swoje naśladowanie i chodzenie za Jezusem Chrystusem, takie jak o... za Bożkiem. Jak chłopaki się z tego normalnie zobowiązują? Tak, ktoś tam woła, a ja odpowiadam: cicho, bo idę za Jezusem Chrystusem. Nie przeszkadzaj mi. Przeszkadzasz mi w moim chodzeniu za Chrystusem, moim Bożkiem. Krzyk ubogiego mi przeszkadza, prośba ślepego mnie denerwuje i w ogóle wszystko mi przeszkadza, bo ja chcę mieć święty spokój. Kochani, nie możemy tak jakby zachowywać się w Kościele, że my sobie tutaj stworzymy taką religijność, takie nabożeństwo, wiecie, które jest takim pięknym wydarzeniem duchowym, religijnym. Tak? Dlatego my chcemy od tego odchodzić. Dlatego mamy stół, dlatego mamy uwielbienie, jakie mamy. Dzisiaj było nawet tamburyno. Już myślałem, że nie będzie, Gosia. To ty? Tak. Okej, okay, dobra. No, ja nie patrzyłem w to, a myślałem, że to ktoś inny. Dobra. Ta przerzuciła się na bębny. A, okej, okay, dobra. A ty ten bory, dobra. Aha. Dobra. Popatrzcie, Jezus zwraca się do tych ludzi kompletnie niezdolnych. To jestem ja. Tak? Bo to już powiedzieliśmy sobie, tak? Kompletnie niezdolnych i takich nieumiejętnych przychodzi do ciebie i mówi: słuchaj, zawołaj mi tego człowieka, bo on mnie woła i on chce coś ode mnie i proszę, przyprowadź go do mnie, tak? Słuchaj, ale popatrz, on nie do doskonałych mówi, ja chcę powiedzieć. On nie mówi do doskonałych, popatrzcie, on właśnie do niedoskonałych mówi. To nie jest problem, że my jesteśmy Kościołem niedoskonałym, bo on właśnie, Jezus, do takiego Kościoła się zwraca, tak? Do takich właśnie, którzy przed chwileczką jeszcze tamtego uciszali. I ciekawa rzecz, oni go zawołali? Popatrz, jak zwrócili się do niego: te, słuchaj, chodź, woła cię, miej nadzieję, wzmocnij swoje kolana. A. Super, no nie? Ekstra. I coś w tym jest takiego bardzo fajnego, bo jest dla nas nadzieja. Popatrzcie, oni się zmienili.
Ci ludzie, którzy szli za Jezusem Chrystusem. Nagle Jezus Chrystus kieruje do nich słowo najpierw, które ich zmienia. Słuchajcie, i to jest cud przemiany wspólnoty, która idzie za Jezusem. My widzimy tutaj tylko jeden cud, uzdrowienie Bartymeusza, ale popatrzcie, tu mamy drugi cud. Najpierw musi być cud przemiany wspólnoty i ci ludzie się muszą zmienić, a dopiero potem mamy drugi cud. Uzdrowiony zostaje Bartymeusz ze swojej ślepoty. Kochani, to jest ważne. Drugi cud. Uzdrowienie naśladowców Chrystusa z ich ślepoty, bo oni byli kompletnie ślepi. Tak? Zawołajcie Go. I to przypomina mi Kościół, bo to jest eklezja, czyli zwołanie świętych w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyli my się razem zwołujemy. Zawołajcie Go. Oni Go zawołali. I my się tak zwołujemy. Zawołajcie. Dzisiaj Krzysiu wziął za telefon i zawołał wszystkich, których przywiózł na nabożeństwo, tak? To było zwołanie. Wziąłeś za telefon, zadzwoniłeś do mojej mamy, albo moja mama wzięła do Krzysia, to potem do Marysi, do Gosi, żeśmy się zwołali wszyscy, bo to my się zwołaliśmy w imieniu Jezusa Chrystusa. W pewnym takim umówionym miejscu, tak? Zwołajmy się. Zawołajcie Go. I oni Go zawołali, no nie? Jesteśmy powołani do tego, aby usłyszeć głos Chrystusa i przekazać go dalej. Jest więc taki naturalny ciąg następstw. Jezus Chrystus, który mówi do mnie, zawołajcie Go i ja biorę i zwołuję, i zawołuję kogoś. I razem wspólnie przychodzimy do Jezusa Chrystusa. To jest wspólnota. Dobrze, kochani, słuchajcie, bo my mówimy o pewnym sposobie odczytywania też i Pisma Świętego. Ślepota. Ślepota, bo my tu mamy do czynienia ze ślepym Bartymeuszem. On był ślepy i to była ślepota fizyczna, jego ślepota, tak? To tak, kiedy widzisz kogoś bez nóg, on jest faktycznie bez nóg, żebrzącego pod kościołem, on jest faktycznie żebrzący, tak? Ale może być innego rodzaju ślepota? Jeszcze, na przykład jaka? Duchowa. Nie, może być ślepota jeszcze jaka? Emocjonalna, tak? Jeszcze jest empatia. Empatyczna ślepota, kiedy ktoś nie jest w stanie się wczuć w jakąś postać, współczuć komuś, już się z nikim utożsamić i wszyscy już ci są normalnie obojętni, nie identyfikujesz się z nikim. Ale może być jeszcze jakaś ślepota? Intelektualna, tak? Więc mamy po prostu różnego rodzaju ślepoty. Każdy sobie może wybrać swoją własną, absolutnie ich jest w czym wybrać. I ten akurat Bartymeusz, on był tylko ślepy fizycznie, tylko oczy miał chore, wiecie, ale inne rzeczy były zdrowe, żeśmy sobie powiedzieli, no nie? Był człowiekiem przedsiębiorczym, czyli zdrowy miał na pewno umysł. Jest człowiekiem, który przede wszystkim też co? Chce żyć. Chce żyć. Siedzi przy drodze, ale chce wejść na tą drogę, jak do rzeki życia. On słyszy życie, które mu umyka i chce zacząć widzieć, chce wejść do źródła rzeki i chce nią po prostu normalnie popłynąć. On chce zacząć żyć i dlatego słyszy tego Jezusa Chrystusa. On go za chwileczkę widzi, bo Jezus wziął, powiedział mu, słuchaj, dobra, no to bądź uzdrowiony i on przejrzał. Nagle zobaczył tego Jezusa Chrystusa i sobie uświadomił, widzę, chcę żyć, żyję. I dlatego potem już nie zwraca się do Jezusa Chrystusa, tylko rabbi, nauczycielu, tak tutaj jest, ale w Ewangelii według świętego Marka, Marek podaje, to jest synoptyk, pięknie czytamy, on tam mówi do Jezusa rabbuni. Jaka jest różnica między rabbi a rabbuni? Rabbi to nauczyciel, a rabbuni to mój nauczycielu. Mój nauczycielu, tak? Taka jest różnica, tak? Jezus jest nauczycielem, jest Panem, jest Zbawicielem, jest Królem? Jest, ale to może być tylko intelektualne. A tutaj on go wyznaje moim Panem.
Panie, Ty jesteś moim królem, moim nauczycielem. Wielu ludzi tylko wierzy, że Jezus jest Panem, Jezus jest królem, tak? Ale czy On jest moim Panem, moim królem? Wielu ludzi powie, tak, Jezus jest Zbawicielem, ale czy jest moim Zbawicielem? Moim. Wielu ludzi traktuje Go jako bóstwo, jakiegoś bożka, ale On nie chce być bożkiem. On jest moim Bogiem. On chce być moim Panem. I jako takie, On sam kieruje moim życiem, bo wie, co jest dla mnie najlepsze, bo On jest moim Panem. Dlatego kieruje moim życiem. Bartymeusz tutaj mówi, mój nauczycielu. Ale to jest ważne wezwanie, bo tym samym on stawia się w roli kogo? Ucznia. Gosia, brawo, stawia siebie w pozycji ucznia. Tak? Kolejna lekcja. Czy chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa? To jest to, co... Jezus się go pyta, słuchajcie, co chcesz, abym ci uczynił, tak? Słuchaj, to jest piękne, bo popatrzcie. Jezus stanął, polecił przyprowadzić go do siebie i 41 werset i Jezus zapytał się go, 41, co chcesz, abym ci uczynił? Popatrzcie, Jezus ma czas. Zatrzymał się przy człowieku, żeby spędzić z nim czas. Jezus ma dla ciebie czas. I popatrzcie, on ma czas, aby z nim pogadać. Się go pyta, słuchaj, co chcesz, żebym ci uczynić? I ten mu odpowiada, mistrzu, abym przejrzał. Czyli Jezus ma czas, aby go wysłuchać. Jezus ma czas dla ciebie, drogi przyjacielu. Wiesz, to... No, to jest ważne, bo no wiesz, on się drze. O co ślepiec może prosić? No przecież widać, jest ślepy. To o co się jeszcze go pytać? Przecież wiadomo, co chce. Co ślepiec może chcieć? Po co w ogóle z nim rozmawiać? Bo dobra, jesteś zdrowy, ty jesteś zdrowy, ty jesteś zdrowy. Wiecie, tak jak jacyś tacy nauczyciele biorą marynarkę i rzucają tą marynarką i tu tłumy gdzieś tak się powalają. W ogóle ludziom nie poświęcają czas. Zupełnie inaczej Jezus Chrystus działał. Nie? Wiesz, i kiedy Jezus do niego podchodzi, to też... Ciekawa rzecz, on chce go wysłuchać i on nie podchodzi do człowieka, który, Jezus wie, jest nastawiony pozytywnie do życia. Krzysiu, ty dzisiaj mówiłeś o tym takim pozytywnym nastawieniu do życia. Człowieka, którego jakby zapytasz, ślepego, chorego człowieka, chorego, schorowanego człowieka, jak zapytasz, jak się czujesz, to on ci nie odpowie, a fantastycznie, normalnie, z entuzjazmem, tylko co on ci, a boli mnie, a strzyka mnie, a wiesz, no po prostu problemy mam takie, nie ma mi kto zakupów porobić i tak dalej. I ci zacznie opowiadać o swoim życiu, tak? On będzie bardziej przypominał Polaka na emigracji, aniżeli Anglika. How are you? Yes, I'm fine, super, dobrze, nie. My Polacy jesteśmy normalnie, absolutnie. Polak nigdy ci na emigracji nie powie, że jest dobrze, że jest zadowolony z życia, że... ale zawsze będzie narzekać, jak się go zapytasz, jak się masz, to on ci zawsze odpowie, a psychorują, internet nie działa, telefon mi się gdzieś zawieruszył, żona, nie wiem, poszła gdzieś do sklepu, interesy nie idą dobrze, tylko będzie narzekać, no nie? Jezus, a ciekawe jest, że Jezus jest gotowy na wysłuchanie tego wszystkiego i tych wszystkich skarg. Zatrzymał się koło tego człowieka, bo się pyta, wiesz, tego człowieka chorego i on nie oczekuje, że ten człowiek będzie entuzjastą, tylko on jest realistą, tak? I popatrzcie, Jezus mówi, wtedy Jezus powiedział do niego, odzyskaj wzrok. Po prostu proste słowo, twoja wiara cię ocaliła. I wiecie co? I żebrak odzyskał wzrok. To jest drugi cud. Przestał być żebrakiem, zaczął żyć swoim życiem i poszedł za Jezusem. Poszedł za Jezusem. Kochani, Jezus nie powołuje nas do wielkich rzeczy. On powołuje ciebie tylko do jednej, żebyś za Nim poszedł.
pójdź za Jezusem. Najpierw chcę uzdrowić twój wzrok, a potem chcę, żebyś poszedł za Jezusem. Nie siedź przy drodze. Nie patrz na życie, które ci ucieka, ale zacznij żyć. Wejdź na drogę. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Pójdź za Jezusem Chrystusem. Pan Jezus Chrystus cię wzywa. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem wiecznym. Pójdź za Jezusem Chrystusem. Jezus jest drogą, On jest jedyną drogą. Nie siedź już przy tej drodze jak ten żebrak, ale pójdź za Jezusem Chrystusem. Zacznij żyć, wejdź na drogę, którą jest Jezus Chrystus. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo. Jako Kościół, jako wspólnota, my dzisiaj nie jak doskonali jacyś ludzie, ale jak właśnie niedoskonali, popełniamy błędy, ale chcemy iść za Tobą. Drogi Panie Jezu Chryste, bardzo często zachowujemy się tutaj jak te dzieciaki, po prostu kompletnie nie widząc, bo potrzebujemy po prostu Ciebie jako naszego nauczyciela. Ale Panie, proszę Ciebie, ucz nas. Ale proszę Ciebie, Boże, byś mógł i czynić cuda również i z nami, idącymi za Tobą, abyś mógł nas przemieniać, zniekształcać na swój obraz, zmieniać i przemieniać w taki sposób, zniekształcać, abyśmy tak myśląc o sobie, że jesteśmy takimi cudownymi, takimi normalnie wynalazkami techniki, abyśmy po prostu trochę, nie wiem, no po prostu zmądrzeli i sobie nagle uświadomili, że tacy nie jesteśmy, że potrzebujemy po prostu Ciebie i tego, żebyś nam wzrok uzdrowił, bo jesteśmy ślepi, Panie, i potrzebujemy Ciebie, naszego po prostu lekarza do tego. A też, Panie Boże, proszę Ciebie, ci wszyscy, którzy potrzebują wejść na tą drogę, którą Ty jesteś, to ja proszę Ciebie, daj im siłę do tego, aby mogli wejść. Amen.